Cześć, nazywam się Monika Staniec, jestem architektem wnętrz. Pracuję w swoim zawodzie od 10 lat. Prywatnie jestem mamą kilkumiesięcznej córeczki i właścicielką psa. Mieszkam w Cannes na południu Francji. W Cannes mieszkam w kilkudziesięciometrowym mieszkaniu, które składa się z salonu z aneksem kuchennym, sypialni, dwóch łazienek i przedpokoju. Mieszkanie ma świetny widok na Morze Śródziemne. Moim ulubionym pomieszczeniem w mieszkaniu jest sypialnia, dlatego że ma ogromne, wygodne łóżko. Jest w moich ulubionych kolorach bieli, błękitu i beżu. Czasami urozmaicam ją mocniejszymi dodatkami, na przykład poduszkami w odcieniach turkusu. Prywatnie po godzinach wspólnie spędzamy czas na kanapie razem z naszym psem i oglądamy filmy. Nasz pies jest kundelkiem, mieszańcem, bardzo miłym, przytulnym. Nasze mieszkanie ma 45 m kwadratowych, niewielki balkon i jest w nim łącznie 5 pomieszczeń. Urządzony jest w stylu nowoczesnym, króluje w nim biel i drewno, a na podłodze jest ułożony kamień, trawertyn. Moją pracę zawsze zaczynam od wykonywania wielu odręcznych rysunków za pomocą kredek, ołówków. Dopiero później, w końcowym etapie, kiedy wszystkie szczegóły i materiały mam doskonale dobrane, przychodzę do projektowania w programach specjalistycznych, tak żeby klientom pokazać wersję 3D w postaci fotorealistycznych zdjęć. Architektem wnętrz jestem z powołania. Już od najmłodszych lat uwielbiałam kombinować z wykonywaniem ciekawych rzeczy i takim pierwszym elementem, który przychodzi mi na myśl, jest zrobiony przeze mnie regał z pudełka kartonowego. Od tamtego momentu moje zacięcie w kierunku projektowania wnętrz było coraz mocniejsze. Zostałam wysłana przez rodziców do liceum plastycznego. Później wybrałam już sama studia na kierunku architektury wnętrz i od początku studiów pracowałam w swoim zawodzie, wykonując pierwsze projekty. Na początku były to projekty dla znajomych i rodziny, natomiast szybko zyskałam nowych klientów i moja ścieżka zawodowa ciągnie się już do tej pory ponad 10 lat. Każdy projekt zaczynam od poznania ludzi, dla których projektuję wnętrza. To jest dla mnie kluczowe. Pod tym względem, że to nie ja tam będę mieszkała, tylko moi klienci. Więc poznaję rodziny, poznaję pary, podchodzę do nich tak bardzo psychologicznie. Drugim elementem ważnym dla mnie w projektowaniu wnętrz jest lokalizacja apartamentu, domu, dlatego że często ujmuję w projektach aspekty historyczne. Na współpracę z firmą DRE zdecydowałam się dlatego, że od kilku lat używam produktów tej firmy w swoich projektach. Klienci obdarzają mnie kontrolowanym zaufaniem. Nazywam to tak, dlatego że często lubię poszaleć przy projektowaniu, ale nie jest to szaleństwo dotyczące wyboru neonowych kolorów lub innych elementów materiałowych, tylko szaleństwo w rozkładu ścian i funkcjonalności. Bywa tak, że wchodząc pierwszy raz do mieszkania w stanie deweloperskim, wyrzucamy wszystkie ściany, oczywiście za zgodą klientów, i tworzymy zupełnie nowe wnętrza, dostosowując je do klienta i do ich potrzeb. Dziękuję, że chcieliście mnie dzisiaj poznać. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów.